Podróż z klimatem i z pasją rozpoczynamy od urokliwego zakątka, położonego w pobliżu Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich w Dolinie Rzeki Mrogi w gminie Dmosin. Odwiedzamy wyjątkową sadowniczkę, Grażynę Wiatr. Dokładnie 10 lat temu burza z gradobiciem zdziesiątkowała jej sad. Owoce nie nadawały się na eksport. Sadowniczka stwierdziła wtedy, że z jednej partii jabłek próbnie wytłoczy sok. A ten okazał się rynkowym hitem. I tak zaczęła się jej sokowa pasja, która trwa do dziś. Sadownicza pasja w Pani rodzinie jest już od wielu lat. Tak. U nas sadownictwem zajmowali się moi dziadkowie, u męża również dziadkowie, rodzice. To z pokolenia na pokolenie. Co prawda mój mąż nie pochodzi z tego rejonu, tylko z rejonu Paradyża, Opoczno, ale poznaliśmy się i po prostu razem kontynuujemy pasję sadowniczą. Ale Pani jest w rodzinie pionierką, jeśli chodzi o soki. I wiem, tutaj rozmawiałyśmy, że ta historia rozpoczęcia tej kariery sokowej była bardzo trudna. Znaczy, trudno powiedzieć, czy to była kariera. To było takie szczęście w nieszczęściu, że grad zbił nam sad 10 lat temu, więc trzeba było coś zrobić z owocami, które były po prostu piękne, tylko uszkodzone. Nie nadawały się na eksport, bo tak to zawsze eksportowaliśmy, więc trzeba było coś z tym zrobić. Postanowiliśmy na próbę przetłoczyć, no i zorientować się, jak klient będzie reagował w ogóle, konsument, czy będzie chciał pić soki mętne, bo wiadomo, że 10 lat temu to takie było troszeczkę nie do końca. Smakowało, ale nie miało wyglądu. Jakie soki powstały najpierw? Najpierw powstał tradycyjny jabłkowy sok. No bo mieliśmy tego jabłka bardzo dużo, surowca właśnie. A później klienci sami jak gdyby podpowiadali, że chcieliby na przykład z gruszką, z miętą. I tak pomału zaczęliśmy wchodzić w różne walory smakowe, bym tak powiedziała. Pani zajmuje się komponowaniem smaków? Komponowaniem smaków zajmuje się cała rodzina, a nawet i sugestiami nasi klienci, bo oni sugerują, podpowiadają. Niekiedy na zasadzie takiego mówię, a chciałbym na przykład mieć, napić się soku, jabłko z werbeną cytrynową. I było to dla nas takie trochę wyzwanie, no bo to wiadomo, jest to zioło, no ale udało się zrobić. Ale słyszałam, że najważniejszą testerką jest wnuczka. Tak. Wnuczka jest i wnuczek. Po prostu mają, jak to małe dzieci, kubki smakowe dosyć dobre, więc potrafią powiedzieć, że dany sok jest bardzo dobry, ale lepiej by było, gdyby na przykład było więcej jabłka w tym soku. Grażyna Wiatr podkreśla, że tłoczone soki to witaminy zaklęte w butelce. Wlewa w nie całe swoje serce. Tylko tyle i aż tyle. A jaka to jest odmiana? To są szampiony. To jest takie bardzo dobre jabłuszko. Pięknie cały czas pachnie. Jasne. Tak. Pięknie pachnie, nie ciemnieje. To jest dobre jabłko na soki? Bardzo dobre. Produkty z Kałęczewskiej Tłoczni posiadają urzędowe oznaczenie produktów spożywczych wytworzonych w Polsce z użyciem polskich surowców. Produkt polski. To właśnie tutaj powstają Pani soki? Tak. Tutaj jest tłocznia maleńka, ale spełniająca wszystkie wymogi. Tutaj tłoczymy właśnie jabłuszko. Następnie dodajemy różne inne smaki, owocowe, warzywne i ziołowe. Tłocznia pracuje cały rok? Z małymi przerwami, ale pracuje. Ile teraz Państwo macie tutaj smaków? W tej chwili mamy przeszło 50 smaków różnych. Bo oczywiście do każdego z soków, do każdego smaku dobiera Pani odmiany jabłek. Tak, no nie wszystkie na przykład warzywa nadają się z daną odmianą jabłka. Także samo czy malina, truskawka. Jednak te odmiany jabłek powinny być sprecyzowane. Ile Pani soków zostało nagrodzonych? Powiedzmy o tych sukcesach. No troszkę mamy tych nagród, ale to jest jak gdyby takie odzwierciedleniem naszej pasji, pracy. A sok z kwiatu bzu?
jest najbardziej docenionym sokiem po soku jabłkowym, z tego względu, że zdobył 3 złote medale i Grand Prix między innymi też w Toruniu. Była to taka troszeczkę droga przez mękę, bo nikt nie chciał nam wierzyć, że my tłoczymy z kwiatu, ale jednak później się okazało, że jest to możliwe, jeżeli to się zrobi tak, jak powinno być. Wiadomo, że kwiat bzu musi być zerwany rano z rosą, pełni, gdy już kwitnie, a nie przekwitnie i od razu raniusieńko na tłoczenie właśnie tutaj. Z kwiatów bzu wychodzi bardzo mało soku, ale jest to zupełnie nieporównywalne, co kwiat zaparza. Kupując produkty krajowego pochodzenia z oznaczeniem Produkt Polski, wspieramy przedsiębiorców, rolników i firmy działające na terenie Polski oraz budżety samorządów, a także dajemy wyraz nowoczesnego patriotyzmu. Ruszamy w dalszą drogę. Przenosimy się do Małopolski, a konkretnie do polskiej stolicy Kapusty. Jeśli ktoś nie wie, że harsznica kapustą stoi, a trafi do tej gminy tak jak my, taki wniosek sam mu się nasunie. Ta roślina jest tu po prostu wszechobecna. Zielonym szlakiem trafiamy na pole rolnika Damiana Micyka. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam. Harsznicy, kapuścianej stolicy Polski, zamiast chleba i soli, witam kapustą. O rany, jaka ciężka, ile ona waży? No ta kapusta waży około 8 kg. Jest to odmiana, która będzie przeznaczona do zakwaszenia. A pamięta pan, ile ważyła pana kapusta rekordzistka? W moim gospodarstwie największa kapusta, jaka była, to była 15 kg z jakimś tam małym haczykiem. Czyli gigantyczna. Gigantyczna, tak. W moim gospodarstwie kapusta uprawiana jest, można powiedzieć, od dziada pradziada. Odkąd tylko pamiętam jako dziecko, zawsze w moim gospodarstwie królowała kapusta i nie tylko. Nasz region słynie przede wszystkim z uprawy kapusty, dlatego też nazywa się kapuścianą stolicą Polski. A dlaczego to właśnie tutaj uprawia się kapustę? Są odpowiednie warunki do uprawy? Tak, przede wszystkim nasz klimat tutaj Jury Krakowsko-Częstochowskiej, w ogóle obrębu miejscowości Harsznica, gminy Harsznica, jest bardzo charakterystycznym, gdyż tutaj jest taki specyficzny mikroklimat, brak przemysłu, bardzo dobrej jakości ziemie właśnie pozwalają nam na uprawę kapusty w takich areałach jak tutaj. Uprawa kapusty podobno jest bardzo trudna. Z czego to wynika? Żeby dobrze zrobić kapustę, musimy wyselekcjonować odmiany. Potem musimy założyć plantację w odpowiednim miejscu, tak żeby jak najbogatsza ziemia była, jak najlepsza ziemia. Wówczas możemy uprawiać to warzywo i możemy odnosić pewne sukcesy. Między innymi z tego zielonego skarbu z gminy Harsznica powstaje kiszona kapusta, a ta, podobnie jak kiszone ogórki, to porcja zdrowia. Spożywanie kiszonek jesienią, a także w dobie pandemii, jest niezwykle ważne. Wzmacniajmy odporność organizmu. Powiedzmy teraz o pozytywnym wpływie kiszonek. Dawniej przecież, szczególnie na terenach wiejskich, bardzo często jedzono kiszonki. Czy teraz też powinniśmy wracać do tego w naszej diecie? Kiszonki są najcenniejsze i rzeczywiście one dzięki temu, że zamieniają błonnik, krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe, one będą nam działały bardzo cennie na odporność, uszczelniając nam bariery jelit, nie będą wchodziły żadne toksyny, prawda, do krwiobiegu. I również chciałam wspomnieć o miecznikowie. Ten właśnie uczony rosyjski już dawno, dawno lat temu w ogóle Nagrodę Nobla dostał. Właśnie stwierdził, że te wszelkie bakterie fermentacyjne, które też się znajdują w produktach, w mleku, prawda, kefirach, one właśnie będą działały na długowieczność. On widział tych ludzi na Kaukazie, ludzi tam w krajach właśnie, w rejonach długowiecznych, a oni właśnie ciągle spożywali takie właśnie kiszonki, kapusty, także i również produkty mleczne, które były poddane procesom fermentacyjnym.
Bo przygotowanie takich kiszonek to jest tak naprawdę chwila, prawda? A potem korzystać możemy z tego cały rok. Rzeczywiście. I poza tym, jakie są walory smakowe, prawda? Ja na przykład lubię robić też taką sałatkę z kapusty pekińskiej, która tak praktycznie nie ma wiele wyrazu. Jak dodam do niej zawsze i kapusty kiszonej, i różne tam pomidory, oliwki, ale to jak postoi na drugi dzień, to to się wszystko razem wspaniale ukisi i to jest przepyszne i jakie to jest zdrowe. Jak bardzo reguluje wszelkie funkcje trawienne, bo my mamy tu też enzymy, mamy czego my tu nie mamy w kiszonkach. To jest właściwie kopalnia. Można pokusić się o nazwanie kiszonek superfoods. Żywność poddana kiszeniu jest lżej strawna i ma bardzo wysoką wartość odżywczą. Dużo witamin i minerałów oraz błonnika, a przy tym niewielką wartość kaloryczną. Jednak przede wszystkim kiszonki to naturalne probiotyki. Które warzywa mają najwięcej błonnika? Błonnika mają najwięcej warzywa, które są z natury twarde. Gryziemy, prawda, coś, to jest właśnie ten błonnik. To jest taki właśnie materiał włóknisty, który na przykład jak się sok robi, przypuśćmy, z marchwi, to wiemy, jak wiele tego jest odpadu, prawda? To jest właśnie ten błonnik. I on ma niesamowite zdolności absorpcji. Pamiętam kiedyś robiąc sok, kropla mi się tam wylała, ale ta kropla po prostu się natychmiast wchłonęła przez odrobinę błonnika. Niesamowite zdolności absorpcyjne. A na przykład warzywa, które są mniej takie mięciutkie, są prawda, typu pomidory, prawda, to one mają tego błonnika znacznie mniej. Jak błonnik wpływa na nasz organizm? Jak klucz do zamka. To jest jedyny pokarm, który się nie trawi. Ciekawostka. Przejdzie cały przewód pokarmowy, ale na niego czekają amatorzy, bakterie jelitowe. To jest nasz jak gdyby następny narząd. Niektórzy mówią, to jest kolejny narząd, mikrobiom. On jest wyspecjalizowany, żeby błonnik trawić. I to jaki błonnik? Błonnik, który jest przede wszystkim rozpuszczalny, czyli pektyny, to są te skórki od jabłek, prawda? Pektyny, inulina, których źródłem jest na przykład topinambur wielki, jest zresztą wiele warzyw, oligosacharydy. A więc ten błonnik, który jest rozpuszczalny, podlega trawieniu poprzez probiotyki do bardzo wielkich lekarstw. Trawienie nazywa się fermentacją. Jeżeli my to dokonujemy na przykład w słoiku. Natomiast to się dzieje w naszym organizmie, a więc jest to proces rozkładu błonnika, który jest w sumie węglowodanem. To jest takie ciekawe, tak jak skrobia jest też węglowodanem, ale bakterie nie zrobią tak jak skrobia się rozkłada do glukozy, tylko zrobi z niego krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe. Wielki, potężny dla nas lek. Do kiszenia nadają się niemal wszystkie owoce i warzywa. Teraz poza kapustą i ogórkami mogą to być buraki, marchew, pomidory czy cebula. Produkty muszą być świeże, zdrowe, dojrzałe. Poza solanką do kiszenia dodajemy na przykład koper, ziele angielskie, czosnek, cebulę, jagody jałowca. Nadają smak, ale mają też właściwości zdrowotne i konserwujące. Warzywnik w ogrodzie jest trendy, bo moda na ekologiczne warzywa z własnego ogrodu trwa. Warto jej ulec, bo warzywa zrywane wprost z zagonów są smaczne i zdrowe. Na dodatek dobrze zaprojektowany warzywnik może być ozdobą działki. Poza dobrym projektem warto też zadbać o stan gleby. Wielu posiadaczy warzywników stosuje w tym celu stare metody. Na przykład posypuje ziemię wiórkami ze zmielonych rogów i kopyt. Jakie ma Pani warzywa przy domu? No to buraczki takie na botwinkę, dwa rządki takich tych marchewki, pietruszki, parę ogórków, no jak to zwykle, cebulkę, żeby mieć swoje takie na co dzień. Takie warzywa świeże, przy domu się bardzo przydają, prawda? No przydają się. I jak pięknie pachną takie swoje, prawda? Tak. To nie tak jak ze sklepu dopiero. A jak Pani dba o to, żeby te warzywa były takie dorodne, bo widzę piękne okazy. No to tak posypałam takimi rogami mielonymi i to działa, bo to bardzo ładnie rośnie, a do tej pory to nie było takich warzyw. Jesień dzieli się z nami swoimi darami. Choć opadające liście budzą w wielu z nas nieco melancholijne odczucia, to jest to chyba najbardziej kolorowa pora roku. Żółcie, czerwienie, fiolety i róże w naszych ogrodach świadczą o nadchodzącej zimie i są dla wielu roślin ostatnim pokazem mody w tym sezonie. To także idealny czas na wzmocnienie gleby, by ogrody, w tym warzywniki, sady, cieszyły nasze oczy w przyszłym roku.
Wolniejszy transfer składników odżywczych sprawia, że ten naturalny nawóz wspiera roślinę w trakcie całego cyklu rozwojowego. Żeby cieszyć się ogrodem cały rok, trzeba też od niego dbać cały rok i użyźniać ziemię na wiosnę i jesienią. Tak, oczywiście. Teraz już jest taki czas, żeby ponownie użyźnić tę glebę. Wiosną jak najbardziej, to zawsze, ale właśnie niektórzy uważają, że użyźniamy glebę tylko wiosną. Nie, nieprawda. Są różne szkoły. Ja z perspektywy lat, w których swój ogród uprawiam, podsypuję wiórkami i wiosną, i jesienią. Podsypywać takimi wiórkami możemy nie tylko kwiaty, ale także na przykład trawę. Tak, oczywiście trawę, kwiaty, drzewa, w zasadzie wszystko, co mamy zielone w ogrodzie. Świetnie się nadają do warzyw. Mamy w tej chwili feedback od pań, które ogórki, pomidory w szklarniach, ogórki na zewnątrz, wszystkie warzywa, które są podsypywane rogami, także rzeczywiście i ten ogród warzywny i zielniki świetnie się też sprawdza przy ziołach. W jaki sposób wtedy podsypujemy takimi wiórkami, kiedy już mamy roślinę, nie wkładamy nowej, tylko mamy już zastaną roślinę wieloletnią? Tak, więc no, praktycznie wiosną czy jesienią na korzenie, znaczy na glebę, na zewnątrz posypujemy, tak dosyć dużo tych wiórek, no i bardzo proste, czekamy. Czy warto takie wiórki wtedy podlać wodą? Wiosną na pewno, jesienią się trochę musimy wstrzymać, ponieważ nie możemy pozwolić na to, żeby te rośliny muszą powoli zasypiać. A jeżeli za bardzo podlejemy wodę, oczywiście trzeba to nawodnić, ale nie na tej zasadzie, żeby one znowu rosły. One mają zimę się wyciszyć. Zimą, tak, wyciszyć. Efekty działań zmielonych rogów i kopyt widać u pani w ogrodzie właściwie wszędzie. Co pani zaobserwowała w tym roku? Co bardzo urosło? A nawet pani by się tego nie spodziewała. Co bardzo urosło? No, urosły bardzo moje dziurawce, ponieważ zmarzły. Ścinałam je w czerwcu do zera. I one świetnie odrosły. Urosły moje funkie, które wsadzałyśmy razem wówczas wiosną, też zmarzły i w zasadzie została tylko galareta z tych funki, a mimo wszystko one odrosły. One odrosły i no, bardzo się cieszę. No i w zasadzie wszystko, a trawa to już w ogóle trawa szaleje, mąż musi ją ścinać co tydzień, jest piękna, jest naprawdę, można boso chodzić, jest w dotyku cudna. Jest taka jak na stadionie właściwie. Prawie tak. Powiedzmy jeszcze, jak wzmacniać drzewa? Drzewa to chyba najprościej, ponieważ jest piękny pień, obsypujemy wokół pnia dosyć dużą ilość tych wiórek, no i wystarczy. I podlewamy oczywiście. I one sobie spokojnie przez te 3 miesiące wchodzą w głąb ziemi, no i działają. Przy wiórkach to podlewanie można ograniczyć, ponieważ one tworzą rodzaj gąbki i ta gąbka jest tak jakby nasączona, a w związku z tym, że dwutlenek węgla się wytwarza, to jest też ziemia bardzo dotleniona. Powstaje właściwie taki żel w glebie, tak, prawda? Tak, powstaje żel w glebie i w ciągu 3 miesięcy się to rozkłada. I to jest długotrwałe działanie. To nie jest działanie, że my podsypiemy i po tygodniu musimy znowu podsypywać. Nie, w ciągu 3 miesięcy systematycznie się rozkłada. Nie ma przy wiórkach możliwości, że tak powiem, spalenia tych roślin, ponieważ jest to biologiczny użyźniacz. Biologiczny użyźniacz gleby, wydawałoby się, jak teraz coś spojrzeć, że to coś nowoczesnego. Nie, proszę Państwa, to już było dawno temu, prawda, stosowane. Ale oczywiście, przed 100 laty w Polsce rolnicy stosowali biologiczne użyźniacze gleby, stosowali wiórki. Mamy na to dowody w postaci artykułów i książek, które zostały wydane w 1780 roku. Już wówczas pisano o mielonych rogach i kopytach. Czyli po prostu wracamy do korzeni. Wracamy do korzeni i bardzo dobrze. Rogi i kopyta są wykorzystywane do produkcji wielu wyrobów. Pozostałości po tym procesie nie muszą być marnowane. Żyjąc w zgodzie z naturą i wyznaczając ideę Zero Waste, można wykorzystać również te pozostałości do ekologicznych mieszanek nawozów pochodzenia zwierzęcego. W ten sposób wspieramy naturalne środowisko i dostarczamy roślinom dokładnie takich składników, jakie są im potrzebne. Potem wystarczy poczekać na efekty. Rośliny za naturalną opiekę z pewnością się odwdzięczą. Na tym kończymy naszą podróż. Odwiedzone miejsca oznaczamy na naszej mapie z klimatem i z pasją. Czas wypocząć, by wkrótce znów ruszyć w drogę. Do zobaczenia!
Nic o mnie jeszcze nie mówił. I stoi przed nami cudowny kamerzysta. Szkoda, że Państwo go nie widzicie. No już teraz pójdziemy. Bo teraz Wojtek coś spartoli. Widać piękny efekt. To już wystarczy, coś mikrofon przerwał. To 3 razy sztuka.